Dzień dobry Państwu, nazywam się Marek Domagalski, to program Rzecz o Prawie Rzeczpospolitej. Zapraszam do rozmowy z profesorem Antonim Bojańczykiem na temat sporów Polski z Unią Europejską w Luksemburgu. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry panie redaktorze. Niedawno nie mieliśmy żadnego poważniejszego sporu poza Puszczą Białowieską, a teraz mamy dwa na tapecie. Nasi rodacy, podejrzewam, a może i nawet prawnicy za bardzo ich nie rozróżniają. Jeden dotyczy, wydawałoby się, prostej dosyć i drobnej sprawy ekstradycji. A dokładnie przekazania, nawet nie ekstradycji osoby podejrzanej o brudne interesy, narkotyki w Irlandii. No a teraz mamy głośną sprawę praworządności już na etapie Luksemburga, czy przed Luksemburgiem, ale to do tego wrócimy pod koniec. Wróćmy do tego pierwszego pytania, które irlandzkiego sądu, czy irlandzkiej sędzi, mówiąc dokładnie, które, jak się zdaje, też było ubrane w ten sos polityczny, a w Polsce z pewnością mainstreamowa prasa tak go sprzedawała, że oto Polskę czeka surowy wyrok. No i ten miecz katowski. Co nam grozi w tej pierwszej sprawie? Co ona dla nas oznacza, panie profesorze? Znaczy obie sprawy są złączone klamrą praworządności. To znaczy badania, czy w Polsce praworządność jest zagwarantowana. Podejrzeń, że jej nie ma, prawda? Podejrzeń, tak. Że jest poważne ryzyko naruszenia praworządności. Więc to jest wspólny mianownik tych dwóch spraw. O tej pierwszej sprawie, o której pan redaktor powiedział, to pewno będę mógł mniej powiedzieć, bo to jest świeżynka, bo to jest sprawa dosłownie sprzed, no nawet w godzinach. Ona się dzieje w tej chwili. Ona się dzieje, tak jak rozmawiamy. Ale będziemy mieli jeszcze... Możemy się, na pewno te dwie sprawy się łączą i będziemy mogli pewno, spróbuję parę słów na temat tej sprawy powiedzieć. Natomiast znacznie więcej możemy powiedzieć o tej drugiej sprawie, to znaczy sprawie, która wyszła z Irlandii. Drugiej, a czasowo pierwszej. Drugiej, a czasowo pierwszej. Tak. Choć ona też wpadła w trakcie trwającego sporu o praworządność. Już się w tej sprawie dzieje, w tej sprawie się dzieje, bo pytanie prawne Sądu Wysokiego Trybunału w Dublinie jest z marca tego roku, natomiast w zeszłym tygodniu została opublikowana już opinia tak zwanego Rzecznika Generalnego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Generalnie Sąd Luksemburski podziela, idzie tą ścieżką, która jest wytyczona w tych opiniach, także jest to pewien prognostyk co do przyszłego rozstrzygnięcia. Oczywiście powinniśmy być tutaj ostrożni jako prawnicy, tak? Wiemy, że sprawy mogą przybrać różny tok, więc ja bym chciał mieć jeszcze tę decyzję, to orzeczenie na papierze, ale tutaj już mamy sformułowane pewne stanowisko prawne. To nie jest tak, jak pan redaktor powiedział, że ta sprawa, tłem tej sprawy jest sprawa stosunkowo prosta. Tutaj bym się z panem redaktorem nie zgodził, bo to jest sprawa od strony dowodowej skomplikowana, ale o tym nie będziemy rozmawiali. Natomiast jeśli chodzi o kaliber gatunkowy, o ciężar gatunkowy tej sprawy, no to jest niezwykle poważna sprawa z zakresu przestępczości zorganizowanej. Bo podejrzany w tej sprawie, który został objęty trzema europejskimi nakazami aresztowania, jest podejrzany między innymi o takie przestępstwa jak udział w sprzedaży i szmuglu na przykład 50 kg. Poważne przestępstwo, ale mogę się założyć, panie profesorze, że w warszawskim sądzie okręgowym na Lesznie jest dzisiaj kilka poważnych procesów. Mówimy o tym w kontekście przekazania, czyli problemu transgranicznego. Dlaczego ja o tym mówię, że ta sprawa jest tak poważna, tak? Bo to są wartości rzędu 200 tysięcy złotych szmuglowanej amfetaminy, czy kilkuset, 200 tysięcy tabletek ekstazji, które są warte prawie 300 tysięcy złotych. Ja mówię o tym dlatego, że no, to jest sprawa, których są tuziny, tak? I one są załatwiane, no nie powiem dzień w dzień, ale tydzień w tydzień w całej Europie i podejrzani o takie przestępstwa są przekazywani. A tutaj mamy poważną niespodziankę, bo sąd, Wysoki Trybunał w Dublinie zaczyna się zastanawiać, czy aby tego podejrzanego, objętego trzema europejskimi nakazami aresztowania, można wydać Polsce w procedurze, która funkcjonuje znakomicie od ponad 15 lat i takich problemów nie mieliśmy. O co tutaj poszło?
Tu nie poszło o to, że sąd, Wysoki Trybunał w Dublinie kwestionuje to, że nie dopełniono wymogów proceduralnych typu wskazania przestępstw, o które jest oskarżony. Tych kryminalnych, typowych, standardowych. Takich elementów, które są typowe dla ENA. Natomiast sąd się skupił na tym, czy można odmówić, bo jest taka przesłanka, która jest przewidziana przez decyzję ramową dla europejskiego nakazu aresztowania i ona jest właściwie w sposób bardzo podobny implementowana do prawa krajowego, także do naszego polskiego prawa. W Irlandii to wygląda w ten sposób, że negatywną przesłanką wydania osoby objętej europejskim nakazem aresztowania jest między innymi to, że wydanie mogłoby rodzić prawdopodobieństwo naruszenia praw konwencyjnych. Mówię tutaj o Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. No i tak nam się urodził problem, chyba że się zupełnie samorodnie urodził w głowie pani sędzi, ale zostawmy to na boku. Znaczy, tak, problem jest praworządności. Problem jest tak, ale panie redaktorze, proszę zwrócić uwagę na bardzo ciekawą rzecz, bo ja chciałbym o tym powiedzieć trochę więcej. To znaczy, od naruszenia, mówiąc skrótowo, praw człowieka, od naruszenia konwencji, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, jej protokołów, do naruszenia praworządności, do zarzutu związanego z naruszeniem praworządności, jest droga daleka. I Wysoki Trybunał w Dublinie stanął przed bardzo ciekawym dylematem prawniczym, z którym sobie próbował poradzić i muszę powiedzieć, że pani sędzia Donnelly zrobiła to w sposób bardzo, jak to się mówi w orzecznictwie Sądu Najwyższego niekiedy, przez zastosowanie kreatywnej wykładni. No bo gdyby to była tylko prosta kwestia, że tak powiem prosta, ale mówię to w cudzysłowie, prosta kwestia braku naruszenia prawa do rzetelnego postępowania sądowego. Ale Wysoki Trybunał Dubliński stwierdza wyraźnie, że to nie jest kwestia naruszenia prawa do rzetelnego procesu sądowego. Że tutaj chodzi o coś innego. Chodzi o problem naruszenia reguł państwa praworządnego. I jak się czyta, to jest bardzo długie, to jest bardzo solidne i długie też, jeśli chodzi o objętość, bo ma ponad 50 stron uzasadnienie orzeczenia Sądu Irlandzkiego, to ono, pomijam te kwestie proceduralne, z którymi sobie sąd na początku tego uzasadnienia radzi, a potem już przechodzi do sedna rzeczy, czyli kwestii praworządności, to jest bardzo szerokie zreferowanie dotychczasowych postępowań przeciwko Polsce, które były prowadzone przeciwko, czy w sprawie respektowania zasad praworządności, które były prowadzone przez Komisję Wenecką i przez Komisję Europejską. I Sąd Irlandzki bardzo, bardzo szeroko referuje te dokumenty, wskazuje na to, że dokonano w Polsce bardzo głęboko, daleko idących zmian w strukturze Trybunału Konstytucyjnego. W sensie ma się rozumieć negatywnym. Tutaj tak, znaczy w sensie negatywnym tak sąd przytacza, irlandzki sąd przytacza konkluzję wniosku Komisji Europejskiej z grudnia 2017 roku, przytacza konkluzję komisji, różnych opinii Komisji Europejskiej. Oczywiście tutaj pan ma rację, że chodzi o negatywną ocenę tych zmian. Natomiast staje przed pytaniem takim, w jaki sposób powiązać podejrzanego o bardzo poważne przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w ramach przestępczości zorganizowanej, z tym, że na przykład zmieniono sposób powoływania prezesów sądów powszechnych. Tak? Między innymi mówię, bo to nie tylko o to chodzi. Chodzi również o kwestię zreformowania Krajowej Rady Sądownictwa, zreformowania zmian wprowadzonych do ustawy o Sądzie Najwyższym. Wiem, że pan redaktor będzie z kolejnym gościem o tym mówił, więc ja więcej o tym nie będę mówił. Natomiast pytanie prawne, czysto prawne, przed którym stanęła pani sędzia O'Donnelly, jest takie, jak powiązać te dwie sprawy to ze ja sobą. Się wtrącę, panie profesorze. To ja się wtrącę. Ja z tym podobnym problemem spotkałem się jakieś 10 lat temu, jak wysoka specjalistka Strasburga, Trybunału Strasburga, a może nawet sędzia, już tego nie pamiętam, choć to była Polka, to raczej była wysoka urzędniczka, mówi tak. Już nas nudzą te wnioski, te skargi do Strasburga o przeludnione cele.
setna, tysięczna, dziesięciotysięczna skarga. No wiemy, że to jest w Polsce problem, ale z tego faktu, że w jakiejś dziedzinie Temida, no bo w tym przypadku Temida szwankuje, nie znaczy, że Polska nie jest demokratycznym krajem. Uderzyło mnie, bo to było wbrew jakby nurtowi generalnemu takiego łatwego powielania, co powie Strasburg, wyciągania wniosków. I przejdźmy, panie profesorze, bo czas ucieka, do Luksemburga, bo owszem, ciekawy może być to pytanie irlandzkiego sądu, ale sądów mamy w Europie, państw mamy 28, a sądów pewnie mamy kilka tysięcy, a sędziów mamy kilkadziesiąt tysięcy. Mogą sobie różne rzeczy wymyśleć, nic nie ujmując temu wnioskowi. Natomiast Luksemburg mamy jeden, rzecznika mamy występującego w konkretnej sprawie. Co wynika dla nas, dla tego sporu, właśnie tego szerszego o praworządność dla nas? Już mówię jeszcze, zanim przejdę do tej opinii z ubiegłotygodniowej rzecznika Generalnego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, to pięć zdań na temat tego, w jaki sposób pani sędzia Donnelly starała się powiązać te dwie kwestie, to znaczy połączyć praworządność. Ale skutecznie od razu powiedzmy, bo chyba nie bardzo. Nie bardzo, moim zdaniem nie bardzo. To jej się nie udało i to właściwie jest przyznane między wierszami w tej. Dajmy może głos rzecznikowi, panie profesorze. Natomiast zrobiła to jeszcze dosłownie parę zdań, bo muszę o tym powiedzieć po prostu z obowiązku rzetelności sprawozdawczego. Profesorskiego. Proszę bardzo. Profesorskiego. Natomiast ona zrobiła rzecz następującą, to znaczy stwierdziła, że recypując konkluzje opinii Komisji Europejskiej, opinii Komisji Weneckiej i recypując konkluzje wniosku grudniowego Komisji Europejskiej, stwierdziła, że te zagrożenia dla praworządności w Polsce są tak ogromne z punktu widzenia artykułu 2 Traktatu o Unii Europejskiej, że muszą rzutować również na prawo do sądu rzetelnego. I w taki sposób to usiłowała, mówiąc kolokwialnie, zszyć, zlepić od strony prawniczej. Moim zdaniem nie jest to zrobione najlepiej, bo gdyby pani sędzia Donnelly poszła kierunkiem wytyczonym przez orzecznictwo sądów irlandzkich w sprawach bliźniaczych dotyczących europejskiego nakazu aresztowania, to sama pisze w tym swoim pytaniu do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, że jeżeli dostrzega się ryzyko dla rzetelnego prawa sądowego, dla prawa do rzetelnego procesu sądowego, to ryzyko musi być flagrant, czyli jaskrawe. I tego nie stwierdziła w tym orzeczeniu, więc, że tak powiem, przesunęła sprawę do Europejskiego Trybunału Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Opinia z zeszłego tygodnia. Opinia z zeszłego tygodnia recypuje ustalenia z innego orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczącego ENA. Natomiast tam się pojawił problem na tle artykułu 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, to znaczy możliwości odmowy wykonania europejskiego nakazu aresztowania ze względu na ryzyko nieludzkiego i poniżającego traktowania podejrzanego. No to mu nie grozi chyba w Polsce. Nie, to nie grozi. Zresztą sąd irlandzki w tym orzeczeniu z marca 2018 roku przyznaje to wyraźnie. Kategorycznie nie ma. Ale mówi, że ryzyko Europejski Trybunał, rzecznik Generalny Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości mówi, że trzeba zastosować ten standard, który został wypracowany przez sąd luksemburski, to znaczy sprawdzić. Gdyby sąd miał brać pod uwagę odmowę wykonania europejskiego nakazu aresztowania i odmowę wydania podejrzanego w tej sprawie, które jest osadzone obecnie w Irlandii, to musi zbadać dwie sprawy. Po pierwsze, musi stwierdzić, że nie praworządność jest zagrożona w sposób fundamentalny w Polsce, ale zagrożone jest prawo do rzetelnego procesu sądowego lub prawo do sądu. To jest pierwszy krok, który musi wykonać sąd. Ale po drugie, i punkt dla Polski, dla strony polskiej w tym procesie. Wydaje mi się, że tak. Obecnie, znaczy na pewno trudno byłoby wycisnąć, mówiąc znowu kolokwialnie, cokolwiek z opinii Komisji Weneckiej, czy cokolwiek z opinii Komisji Europejskiej, co dotyczy naruszenia wątpliwości dotyczących prawa do rzetelnego procesu. A druga sprawa jest taka, że nie wystarczy zbadać to w sposób abstrakcyjny, mówi rzecznik generalny Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, tylko trzeba zbadać w tej konkretnej sprawie, czy ten konkretny podejrzany, mówimy o podejrzanym, byłby narażony na nierzetelny proces sądowy. Czy stając przed
takim lub innym sądem, konkretnym mówię, nie takim lub innym, konkretnym sądem, nie byłyby respektowane jego prawa do rzetelnego procesu sądowego. Więc mamy na razie stanowisko, które, jak mówię, jest z reguły recypowane przez sąd luksemburski, ale stanowisko, które jest tak, po pierwsze pozwala, otwiera drogę do stosowania standardu z tego orzeczenia, o którym mówiłem, dotyczącego artykułu 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka do spraw dotyczących prawa do rzetelnego procesu sądowego, a po drugie właściwie konkluzja powinna być taka, tutaj nie wiem czy naszej rozmowy, ale tej partii naszej rozmowy, eliminuje z horyzontu rozważań sądu kwestię praworządności rozumianej przez pryzmat artykułu 2 Traktatu o Unii Europejskiej. Czyli znowu, że tak powiem, zawraca sąd na tory badania rzetelnego procesu, artykułu 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, czego sąd, jak powiedziałem, starał się za wszelką cenę uciec od tego, bo miał świadomość, oczywiście nie mówi tego wprost, bo to jest zrobione od strony prawniczej, zszyte dosyć dobrze, nie mówi tego wprost, ale miał pełną świadomość, że gdyby szóstkę miał poprzez pryzmat szóstki ten europejski nakaz aresztowania, te 3 europejskie nakazy aresztowania badać, to nic by, że tak powiem, z tego nie wyszło z punktu widzenia odmowy wydania tego podejrzanego. Czyli jeśli Trybunał uwzględni, a pan profesor prognozuje, że raczej uwzględni stanowisko rzecznika, to nie mamy zagrożenia dla transgranicznej współpracy w tej dziedzinie między wymiarami sprawiedliwości w Unii, na który, wydaje się, niektórzy liczyli. Dziękuję panie profesorze. Dziękuję bardzo panie redaktorze. Dziękuję państwu. Moim gościem był pan profesor Antoni Bojańczyk z Uniwersytetu Warszawskiego. Karnista, ale jak widzimy zajmujący się także prawem europejskim. Dziękuję państwu jeszcze raz i zapraszam na kolejną rozmowę.